Siemaneczko, z tej strony Tomuś, witam Was bardzo serdecznie w top 7 najsilniejszych kompozycji na patch 14.16, ale zanim Wam je przedstawię, to parę informacji na temat mojego kanału. Zacznijmy od tego, że miał odbyć się challenge 10 dni do challengera na serwerze rosyjskim we wtorek, czyli prawdopodobnie jak to oglądacie jakieś 4 dni temu. Niestety przenosimy go na inny tydzień ze względu na to, że moja grafika padła. Dzieje się z nią takie cuda, że jak włączam streama i równocześnie gierkę w League of Legends, nieważne czy to TFT i tak dalej, to mój procesor chodzi na 100% i wyłącza mi się on po prostu całkowicie. Także niestety nie dam rady odpalić tych streamów, ale nie martwcie się, nagrody będą rozdane. Te od Riotu, które mam 10 razy chibi dla Was, się odbędzie prawdopodobnie za jakieś 2-3 tygodnie, także możecie subskrybować i lukać na przykład na posty, czy chociażby wejść na naszego Discorda, który link w opisie. Jeżeli wejdziecie na Discorda swoją drogą, wybierzcie sobie rolę najlepiej uczeń TFT Tomusia lub coś tego typu, już nie pamiętam jak ta ranga się nazywa, wtedy dostaniecie wszystkie informacje, jakiekolwiek będę pisał na Discordzie z tych najważniejszych. I jeszcze jedna rzecz, taka można powiedzieć mała. A mianowicie w opisie oraz podpiętym komentarzu pojawił się nowy link do dokumentu. Jest on bardziej estetyczny, na przykład zakładki, które macie na górze są bardziej widoczne. Jeżeli klikniecie sobie na link, no to wcześniej musieliście klikać dwa razy. Aktualnie na przykład chociażby odpalmy sobie Kasadina, odpala się ten link od razu. Estetycznie to wygląda. Mamy parę nowości. Zacznijmy sobie od Meta TFT. Odkąd mam z nią współpracę, no to taka zakładka się pojawiła. Mamy tutaj tier najlepszych postaci oraz tier najlepszych itemów. Aktualnie są to Shojin oraz Ginsor Edgeblade, do tego S-tier, Teasgloves chociażby, albo Xerath, najsilniejsza, powiedzmy najsilniejszy average na tej postaci. I jeżeli klikniecie sobie tutaj, no to przenosi Was powiedzmy na Xeratha. Tutaj macie najlepszy setup itemów, na którym level rolować, jakie powiedzmy cechy z nim najlepiej się łączą. Jeżeli wejdziecie tutaj w item Spear of Shojin, no to również macie pokazane, na jakich postaciach ten item najlepiej działa. Macie win rate, macie average place, pamiętajcie, czym niższy, tym lepszy. Oczywiście ranking od Mastera plus macie ilość zagranych gierek, jak tu piszę, czyli 48 godzin, co 48 godzin to się powiedzmy aktualizuje. Więc możecie sobie zawsze tutaj wejść, sprawdzić w 100% jaki jest na przykład kompozycja albo postać silna w aktualnej mecie. Co do nowych osób, które weszły w ten filmik pierwszy raz, no to macie również zakładkę patch noty, jak startować early game, jeżeli chcecie sobie zaczynacie grę w TFT, no to pewnie Wam się przyda. Tier lista postaci, tier lista itemów oraz trendy. Rising oznacza, że coś jest powiedzmy bardziej popularne niż inne. Powiedzmy, że jak pisze Rising, no to wiadomo, więcej osób tą kompozycję aktualnie grywa. Jest tak zwany no trend na tą kompozycję, no nie wiem jak inaczej to nazwać. Falling, czyli ten win rate lub play rate, tak to się chyba nazywa, jest falling, a więc dosyć proste. Zawsze sobie możecie tu spojrzeć, jaka kompozycja jest w danym momencie popularna. To akurat aktualizuje praktycznie codziennie, także tyle. Tutaj macie rolowanie, na którym poziomie najlepiej rolować, ale pamiętajcie też, że jeżeli wejdziecie w daną kompozycję, to zawsze tutaj na dole macie rolling, czyli opis, jak tą kompozycję grać. Bardzo pomocne, jeżeli chcecie trochę więcej wiedzieć o kompozycji niż tylko tyle, że przepisujecie sobie ją w Team Buildera, to bardzo serdecznie polecam, a my przechodzimy już do najsilniejszych kompozycji. I zacznijmy sobie od patch note'ów. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, bo patch note naprawdę jest potężnie wielki i duży, więc jakbym wszystkie zmiany tutaj komentował, to pewnie filmik trwałby 50 minut, a więc systemy, nerf na golemy. Jeżeli mieliście ten augment, który dostawaliście golema plus jakieś emblematy, no to zdecydowanie był po prostu ten golem dość, że za silny, no to jeszcze po prostu ten augment był spoko. Jeśli chodzi o traity, takie najważniejsze zmiany. Fery, lekkiego buffa, nigdy tak naprawdę nie graliście powyżej dwóch fery, albo się grało dwóch, albo dziewięciu. Jeśli chodzi o buffy blasterów, jak dobrze wiecie, lub nie wiecie, no Huey z Ezreal'em były po prostu za słabe, ogólnie ci blasterzy byli tragiczni w poprzednim patchu, maksymalnie grało się jakiegoś na przykład chociażby Varusa, ale wtedy musieliście mieć emblemat Pyro, to znaczy nadal jeżeli chcecie grać w tym patchu Varusa, to też o tym potem przypomnę, że Pyro naprawdę daje dosyć potężnego boosta napięciu. Jeśli chodzi o Warriory, no to trade Warriorów, jak dobrze wiecie, jest po prostu zrobiony strasznie źle.
i ogólnie dają małe benefity, a więc na dwóch czy czterech, jak widzicie na sześciu, dostaje to buffa. Frosty, buff, preserwery, czyli najlepsza cecha w aktualnym secie, to znaczy w pierwszym patchu. Porównując jeszcze do tego karma, która dostała nerfa na to, że karma teraz już nie healuje, tak, karma healowała ze swojej umiejętności. Więc łącząc do tego trade, który preserver leczył i dawał ten healing, no to karma jak tam zabiła, no to taki sobie Nasus czy cała reszta rakanów na froncie stała i dosłownie stała i mogła stać. Szolary, buff, ogólnie szolary jedyne jakie kompozycje grane, no to wiadomo Zoe z Ahri, raczej Ryze był w poprzednim patchu useless. Przechodzimy do one costów. Jeśli chodzi o buffy, to najważniejszy buff jedynek to jest Lilia. Lilia jest mega potężna i dostała mega buffy, bo dostaje buffy na manę i jej hero augment dostał buffy bodajże o 50% attack speedu oraz chyba 75% damage'u, więc Lilia będzie w tym patchu potężna. Jeśli chodzi o tu costy, najważniejsze zmiany tak naprawdę, bo jak dobrze wiecie, no w poprzedniej mecie no grało się właśnie te dwójki, czyli właśnie Kog, Kasadina, Ahri lub tą nieszczęsną Syndrę, która aktualnie ma w tym patchu swój pogrzeb, także ja się bardzo cieszę, bo jak mogło kurwa Riot pomyśleć o takich buffach i nerfach Syndry, chociaż parę nerfów dostała, i wypuścić ją bez bipacza, skoro jak dobrze wiecie Syndra 2 nastakowana z Ginso i z Red Buffem, teraz ten skalowanie z attack speedem jest trochę mniejsze, robiła kurwa top 1, top 2, top 3 za darmo, wystarczyło mieć Syndrę 2, nie, tak naprawdę. No i tutaj przechodzimy do champów. Jeśli chodzi o Szywanę, to mała zmiana. Może ona być teraz jakąś hype bestią, czyli może być grana pod carry, ale to zobaczymy, odkryte może będzie z czasem. Jeśli chodzi o Syndrę, no to skalowanie, spell damage, cast time z 0,3 na 1, także potężny nerfy i 35 rift damage'u, także w skrócie nie grajcie Syndry, bo jest rip. Jeśli chodzi o free costy, mamy Katarinkę. Katarina bardzo fajny champion, ale nie oszukujmy się, ona na trójce biła 2000 damage'a, a więc mam nadzieję, że Katarina w dobrym spocie z jakąś fiorą Gwen będzie grywalna, bo naprawdę jest fajna. Jeśli chodzi o Wukonga, żebyście się nie zdziwili, to wam wytłumaczę. Ogólnie Wukong był bardzo silny w poprzednim patchu, ale siła Wukonga nie polegała na hero augmencie, tylko na samej jednostce połączonej z preserwerami, czyli sytuacja tak jak wtedy, nie? Karma leczyła, do tego preserwer i Wukong stał w miejscu i dawało się zazwyczaj na niego też dwa razy gargoyla i to tyle. Ale dostaje buffa na damage, więc może jakiś Wukong, jak to się mówi, pod hero augment. Co się stało? Cofnęło mi chwila. już wracamy. Karma, tak jak mówię, nie będzie healowała. Ryze, trochę damage'a więcej. Varus, bardzo dobra zmiana. Jak dobrze wiecie, Varus polegał na tym, że chciałeś, żeby się skastował więcej razy, więc raczej grałeś takie bisowe itemy pod AD, bo mana regeneracja, czy tam jakiś Ginso na Varusie jest useless. No to teraz no jedną sekundę mniej będzie kastował, a więc może się odpali jakieś 2, 3, 4 razy, a nie, że raz i padnie, nie? Buff na Tahmkencha, buff na 5 costy, wiadomo, legendy są aktualnie bardzo słabe w pierwszym patchu. Itemy, no to tutaj już będę tak w skrócie, no Dragon's Claw dostał nerfa, zdecydowanie po prostu najlepszy item tankowaty, jeżeli miałeś deka w poprzednim patchu, no to tak naprawdę bardzo dużo traciłeś. Silverowe augmenty, Keeperzy i item kolektor, to są augmenty, które tak naprawdę w poprzednim patchu robiły dosyć potężny pogrom, dlatego dosyć fajne. 1-2-3, nerf trochę. Jeśli chodzi o augmenty Hero 2, czyli Golden augmenty, Build Difference nie może już być grany w tutanki. Jeśli chodzi razem, ze sobą nie można trafić tych dwóch augmentów. Jeśli chodzi o takie ważniejsze zmiany, buff na Fortunkę. Aktualnie no, była meta pod dwójki, więc raczej ten lustrik był trochę mniej flex. Kolejna rzecz, Lilia Hero Augment, tak jak mówiłem, o 50% buff i o 70% buff na damage, a więc Lilia bardzo solidna. Co do augmentów kolejnych, jakie zmiany, no tak jak mówiłem, i ten kolektor oraz keeperzy, po prostu tutaj ten keeper to jest nerf, nie buff, jest błąd, były bardzo po prostu silne. Pilter nie daje już 4 golda, no i augmenty takie jak Swiftów, czyli Nunu nieszczęsny, który też był broken, może być aktualnie niegrywalny. Jedyne co zostaje w mecie, jeśli chodzi o Honey Mency, to jest to pewnie Blitzcrank. Nerf na Two Healthy, wiadomo, meta na dwójki, a więc Two Healthy również znerfione. Support Golemy,
nie mogą się pojawić w 4.2. Jeśli chodzi o augmenty, trochę małe zmiany, jeśli chodzi o tam bastiony, ale to praktycznie nic nie zmienia. Systemy, charmy jakieś tam usuwają, niektóre dodają, także możecie sobie zatrzymać film, poczytać. Oraz bugfixy. Jeśli chodzi o bugfixy, no to Portal Effect się często bugował. Jak dobrze pamiętam, Yumi też można było postawić na przykład na slot z przodu i a patrząc pod pryzmat tego, że Yumi wchodziła na czempiona, to jeżeli Kasadin stał przed Yumi, to mogłeś ją dzięki Yumi, jak dobrze się spozycjonowałeś, mogłeś po prostu Kasadina, powiedzmy, zablokować. Także tyle jeśli chodzi o system. Mamy tutaj listę czempionów, tutaj sobie możecie spojrzeć. Jeśli chodzi o takie główne postacie, no to Kamilinka, Diana i Olaf trochę wyżej, Veigar trochę wyżej, bo magowie mogą wrócić w tym patchu. Jeśli chodzi o takie forkosty, no to Fiora, Ryze, Kalista oraz Varus są w S-tierze. Reszta czwórek raczej spadła, tak jak mówię, Karma dalej będzie grywalna, ale czy będzie silna? Wydaje mi się, że będzie po prostu... nie będzie OP, a będzie silna. Jedyne co powiem tylko o karmie, to tak zwany trade chrono. Nie grajcie nigdy czterech, grajcie albo dwa, albo sześć, bo można powiedzieć, że to było takie, jak to się mówi, placebo. Czyli boostowałeś tego czwartego chrono, żeby mieć tego CC-ka, ale przez to też wasze second carry się nie ruszały, a więc jest to trochę takie placebo, a więc nie grajcie tej cechy na czterech, przynajmniej aktualnie. Dobra, tier lista itemów, Red Buff zostaje, Ginso zostaje, Shojin zostaje, Rabadon na shortów, Morello, jakiś Spark, żeby zboostować AP kompozycję, Warmok trochę spadł, jakiś Blue Buffik na pewno też można wrzucić do S-tieru, no mogłem się tutaj lekko pomylić, bo jakaś tam Ahri czy Solar w mecie. Jeśli chodzi o tier listę augmentów, Lilia S-tier, Galio S-tier, Rumble S-tier oraz Wukong, Blitzcrank trochę niżej, ale jak macie dobry sprot i macie tam Blitza od razu na trójce tak naprawdę, tak samo Eliskę, no to wiadomo, po jakieś top 4 można zagrać. Poppy nadal słaba i Nunu chwilowo dałem do D-tieru, ale wydaje mi się, że trochę przesadziłem z tym Nunu, ale ten nerw jednak o 100 HP to jest dosyć sporo. Kompozycje, które możecie zdobyć top 4, tak jak mówię, Karma, Katarina, Gwen, Max Eldrichy, jeżeli macie szpatułkę, jakiś legendarny Bolt, Board, Build Difference, Akali z Nillą i Ashka na trójce z Jaxem od jakiegoś czasu bardzo, bardzo popularna. Także lecimy od w końcu pierwszej kompozycji w mecie w 14-16, jest to Kalista. Można grać na parę sposobów, można grać z Karmą, można grać z Fiorą oraz można grać z Gwen. Najlepsza wersja oczywiście jest z Fiorą, Fiora jest po prostu potężną jednostką. Gwen dopóki nie dostanie buffa, no to jeżeli, wiecie, rolujecie na 8 na przykład poziomie i poleci wam Gwen, ale ktoś tam podpierdoli wam parę Fior, no to możecie jakąś tam second carry na tym Warriorze zagrać. Jeśli chodzi o Carmen, to wiadomo, Blue Buff, jakiś Red Buff, Morello, coś takiego, jakieś boost do AP totalne, może maksymalnie jakiś na shortów. Co do Kalisty, Ginso i Last Whisper to jest podstawa i do tego gracie Fairy Queen Crown, czyli item też, który dostał buffa w ogóle. Jeśli chodzi o bisowe itemy na Fiorkę, no to Betek, Titan, Sterak, ale może być do tego Hoi, Last Whisper, Edge of Night, wiadomo, dużo możliwości. Na Gwen bardzo ważne jest leczenie oraz Spark, także jakiś właśnie Hoi czy Betek, albo jakiś Betek, Titan, też spoko. Pozycje tutaj macie, sobie możecie luknąć. I kompozycja, którą nawet mam na miniaturce, a więc Zoe i Yari Reroll, czyli coś, co się pojawiło w poprzednim moim patchu. Zrobiłem nawet analizę tego, więc jak chcecie się dowiedzieć, jak się gra Zoe i Yari, chociaż ten filmik może być trochę przestarzały nieco. Dlaczego? Rolujecie ogólnie w tym patchu, bo w poprzednim wiadomo rolowaliście Zoe, bo była waszym takim głównym carry, a Yari była takim second carry. Teraz trochę to inaczej działa, bo Yari dostała mega, mega buffy, więc robicie tą Zoe na trójce, itemizujecie to i to naraz, chociaż lepiej itemizować teraz Yari, ale w momencie, kiedy możecie ściągnąć na 8 poziomie itemy z Zoe, bo macie jakiś tam na przykład ten, wiecie, wyciągacz itemów, nie? Reforger, czy jak to się tam nazywa, remover chyba, to przenoście zawsze itemy z Zoe na Ryza. Aktualnie Ryze jest silniejszy o wiele od Zoe na trójce, także w tej kompozycji skupiacie się na trójkach, no bo wiadomo, czym więcej trójek, tym więcej Yari dostaje, znaczy cały wasz team dostaje AP, no bo gracie Arkanę na Yari, która daje właśnie za trójki dodatkowe AP, a więc tą Zoe nieszczęsną musicie robić tylko dla tego boosta, ale ogólnie skupcie się po prostu w Yari w tym patchu, bo jest o wiele, wiele silniejsza. Hero augmenty, nie chcę tutaj przechodzić przez wszystko, ponieważ mówiłem to już wielokrotnie,
ale Hero Augmenty, tak jak wcześniej mówiłem, są bardzo, bardzo silne w tym patchu, a więc Lilia, Poppy, Rumble, Galio, Wukong to są augmenty, które spokojnie możecie grać. Może być tutaj też dopisany Blitzcrank. Ja nie jestem fanem Blitzcranka ze względu na to, że po pierwsze jest nudny, a po drugie bardzo dużo osób kontestuje Honey Mansi, przynajmniej na jakimś poziomie chwilowo tego D1, D2, w którym się znajduje, a więc nie lubię, ale możecie sobie tutaj Blitzcranka, że tak powiem, dołożyć. Zależy od Hero Augmentu, jeżeli gracie jedynkę, no to rolujecie na czwartym, piątym, szóstym poziomie, jeżeli, znaczy na piątym, czwartym, jeżeli gracie dwójkę, no to na szóstym, wiadomo. Ryze, czyli postać, która była za słaba, jako sam damage Ryze'a był po prostu, kurde, tragiczny. W tym patchu Ryze jest o wiele silniejszy, zwłaszcza, że postacie, które go miażdżyły wręcz, po prostu wypadły z mety, typu Syndra. Po co było grać Ryze'a 2, skoro mogłeś zatrzymać się na szóstym, zrobić Syndrę 2 i wygrać grę, hehe, XD. No, trochę mem się z tego powstał. Wersje Ryze'owe, jeżeli macie szpatułę, to gracie 8 portali, jeżeli nie macie szpatuły, to lepiej zagrać wersję, powiedzmy, szolarową, nie wiem, ostatnio ktoś mnie zjebał, że źle to wymawiam. Ja lubię grać wersję z nami, wtedy macie też Morello, macie falę, dzięki temu też macie CCK, ona rzuca podwójnie umiejętność, do tego macie portal, który rzucacie emblemat sobie na Tamkencha, żeby miał trochę więcej zdrowia. Yumi dajecie na Tamkencha lub Tarika, ale raczej Tarika. Jeśli chodzi o bisy na Ryze'a, są parę, możecie grać na Shortufa z Shodinem, możecie grać Ginso. Ginso wydaje mi się, że jest chyba najsilniejszym setupem na Ryze'a. Tak jak wiecie, jak on się zaczyna rozciągać później i tam po paru sekundach walki, to te Ginso jest trochę lepsze niż mana regeneracja, ale wiadomo, Adaptive Helmet i całą resztę. Jakiś krytyk, może być Rabadon, Hand of Justice, wiadomo, Morello też jest spoko, Red Buff też, jakbyście nie mieli Ginso, to Red Buff na Ryze'a też fajnie wejdzie. Druga wersja to jest, jeżeli hitniecie sobie Xerata, no to wtedy Xerata na dwójce, na dziewiątym poziomie Xerat bije około 9k, zawsze można dodać. Kolejną z kompozycji jest Ofiora, mamy trzy wersje, wersja pierwsza z karmą, wersja z emblematem Witchcrafta. Jedyne co musicie wiedzieć to to, że raczej gra się 5 Witchcraftów i 4 preserwerów, ale to było w poprzednim patchu, teraz preserwer oraz karma nie leczy, więc może być sytuacja inaczej. 4 preserwery w poprzednim patchu dawały większe value niż 6 Witchcraftów, a więc się nie grało. Teraz może trochę ta sytuacja się zmienić, więc prawdopodobnie w tym patchu, jak mnie teraz słuchacie, to 6 Witchcraft jest trochę silniejszy. Druga wersja, czyli wersja bez emblematu, również z karmą, i trzecia wersja z Gwen. No i tak jak mówiłem wyżej, w wersji z Kalistą, także Kalistę z Fiore również możecie na spokojnie grać. Magowie, tak jak mówiłem, magowie wracają, znaczy wracają. Można powiedzieć, że to też było lekkie placebo, to jest słowo klucz w tym filmie, ponieważ dużo osób mi pisało, czemu ja mam Veigara w B-tierze, C-tierze, jak kurwa oni tam robią hype bestie 15-letnie, ja to tak nazywam, bo oni tam na powiedzmy niższym trochę elo tym Veigarem grali. Jest owszem prosty Veigar, ponieważ rolujecie go na siódmym, dodajecie Honey Mansi, 5 magów i jest powiedzmy czasem spokojne top 4, ale w poprzednim patchu na powiedzmy trochę wyższym elo, na którym się niestety nie znajduje, ale chodzi mi ogólnie, jeżeli analizujecie metę, no to analizujecie ją z powiedzmy z high elo, a nie, że komuś Veigar siadł raz i wygrał grę, no to magowie byli po prostu za słabi. Teraz są trochę silniejsi, zwłaszcza, że jest taki augment, który wzmacnia wam HP na trójkach, który dostał buffa aż o 20, także jeżeli macie na przykład ten crown, coś tam on się nazywa, no to wtedy Veigar's Vex może być broken. Jeśli chodzi o bisy na Veigara, blue buff plus leczenie oraz Jad Gauntlet lub Rabadon, no tego może być jakiś Nashortów, Shodin, Adaptive Helmet pewnie też. Jeśli chodzi o bis na Vex, no to wiadomo, Ionic Spark i do tego Gargoyle, i trzecim itemem jest albo Declaw, albo jakiś Warmog, Redemption, coś takiego. Varus, czyli ostatnia kompozycja w tym zestawieniu, tak naprawdę nie licząc bonusowej. Varus, stricte ważna rzecz to jest na nim, żeby boostować mu AD. Nie składajcie Ginso, nie składajcie Shodina, jest to zazwyczaj błąd. Jeśli chodzi o, jest taki jeszcze tip, że zamiast Giant Slayera w tej mecie możecie zagrać albo dwa razy Infinity Age, albo do tego Deadblade'a. Ważnie, żeby mu boostować tylko i wyłącznie damage na kaście. I bardzo ważna rzecz, przepraszam, zanim, o tym emblemacie Pyro. Pyro na 5 daje wam chyba 20 czy 18% egzekucji. Dzięki temu Varus, o którym za chwilę powiem o pozycji na Varusie, potrafi one-shotować dzięki temu cały backlane.
więc jeżeli macie emblemat Pyro, no to na czterech jest Varus 10 razy słabszy, więc w tym patchu raczej Varusa grajcie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie, możecie aktywować 5 Pyro. Jest jeszcze wersja taka powiedzmy słabsza, czyli emblemat Frosta plus itemy 2 na Varusie i do tego gracie Olafa jako carry. Frosty miały błąd w bugfixowy, że czasami te golemy się nie pojawiały, a więc teraz już trochę to działa lepiej, a więc może Frosty zobaczymy, bo w poprzednim patchu no, prawie nikt Frostów nie grał. I ostatnia przepraszam, o tej pozycji. Nie chce mi się tego szukać, ale możecie sprawdzić sobie na przykład u Ledaka na YouTubie. Po zmianach i bookfixach Varusa trzymajcie zawsze na drugim slocie i tutaj musicie mieć wolne miejsce. Jak to działa? Jeżeli Varus kiedyś rzucił strzałę we frontlane, to praktycznie nic nie robił, jak ktoś miał jakiegoś tam Warmoga czy jakiegoś Bramble Vesta. Teraz, jeżeli zrobicie sobie taką lukę, to Varus, nawet autoatakując frontlane, ta strzała nie poleci we frontlane z taką pozycją, tylko poleci na wprost. A jak poleci na wprost, to one-shotujecie, na przykład jakby taka Syndra stała 2, no to dosłownie jest one-shotowana przez Varusa. Także ostatnia kompozycja, czyli Huey z Ezreelem, z tym agwentem, o którym wcześniej w ogóle wspominałem, jest to Tri-Crown, czyli właśnie agment najlepszy do Veigara i Vex oraz Eza i z Huey. Także jak macie ten agment, w przypadku Veigara akurat tego agmentu nie wymagacie od siebie, ale w tej kompozycji naprawdę bez tego agmentu nie grajcie tej rolki, bo jest za słaba. Także rolujecie na 7, 8, żeby zrobić Eza na trójce oraz Huey. Jeśli chodzi o bisy na Huey, to stricte damage plus blue buff, a jeśli chodzi o Eza, no to podstawowym no to jest red buff oraz Ginso i do tego jakiś boost do damage'a, czyli Infinity Age lub Deadblade. Jeśli chodzi o Swaina, najlepszy setup itemów to jest Betek, Archangel Staff oraz Ionic Spark, ale mogą być tutaj tak naprawdę każde jakiekolwiek tank itemy posiadacie. A więc mam nadzieję, że ten patch będzie trochę lepszy. Wiadomo, Syndra RIP i chyba każdy czekał na jej pogrzeb. Także mam nadzieję, że pomogłem i że tak powiem, życzę Wam powodzenia w patchu 14.16. Ja jadę na wakacje, także mnie przez chwilę nie będzie na chacie. Także jeszcze raz powodzenia i zapraszam na mój dokument jeszcze raz na końcu. Trzymajcie się, na razie, cześć!